Oliwia Ciesiłka i Łukasz Kukte wzięli udział w czwartym sezonie Ślubu od pierwszego wejrzenia. Przesympatyczna blondynka była u widzów. Szybko stworzyła wraz z wybranym przez ekspertów mężem udany związek, któremu kibicowali fani programu. Niestety, choć doczekali się syna, ich małżeństwo rozpadło się. Czy mają ze sobą kontakt? Ślub od pierwszego wejrzenia. Oliwia Ciesiłka mówi o kontaktach z Łukaszem. Oliwia i Łukasz byli parą, która zdecydowała się zawalczyć o związek po programie Ślub od pierwszego wejrzenia. W maju ubiegłego roku urodził się ich syn Franek. W grudniu tego samego roku ogłosili, że się rozstają. Łączy ich jednak opieka nad dzieckiem. Oliwia jest bardzo aktywna w sieci. Na instagramowym koncie publikuje wiele prywatnych zdjęć, swoje stylizacje, wydarzenia z życia i oczywiście fotografie z synem. Za to Łukasz zupełnie wycofał się z mediów. Nie da się wywnioskować, czy nadal opiekuje się synem i zabiera malca do siebie. Stąd fani są ciekawi ich wzajemnych relacji. Kiedy Oliwia ostatnio opublikowała zdjęcie z małym Frankiem, jedna z obserwatorek dość nachalnie zapytała o kontakty z byłym mężem. Modra Frelka, bo pod takim pseudonimem występuje w sieci Ciesiłka, nie miała najmniejszego problemu z udzieleniem odpowiedzi. Młoda mama dała jasno do rozumienia, że z Łukaszem nie łączy jej już nic innego jak wspólna opieka nad dzieckiem. Od dawna nie mieszkają razem i Łukasz został tatą na odległość. Kontaktują się, owszem, ale ograniczają się do decyzji związanych z Frankiem. Co myślicie o takim modelu wychowywania dziecka?